Wielcy, czcigodni współbracia kapłani na czele z naszym przyjacielem, profesorem Mirosławem i księdzem kustoszem Stefanem i księdzem Januszem i księdzem Bronisławem, prorektorem waszego sanktuarium. Umiłowani bracia i siostry, umiłowana młodzieży, wielkie Bóg zapłać za to wasze trwanie przed naszym Panem i Bogiem, który objawia się nam nie tylko jako Stwórca, Zbawiciel i Odkupiciel Wszechświata, ale jako najwłaściwszy Władca wszystkiego, co jest, jako Król nawet ostatniego atomu Wszechświata. Rozważyliśmy w tej części nowenny świętej, że źródłem wszelkiej władzy jest Pan Bóg, który objawił się w całej pełni w osobie swojego Przenajświętszego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I z uwagi na to, że to Syn odwieczny Ojca w niebie przyjął naszą postać ludzką w sensie natury ludzkiej i objawił się nam jako Pan Jezus z Nazaretu, to dlatego Bóg Ojciec przekazał całą władzę, która w najściślejszym tego słowa znaczeniu przynależy do Boga Ojca, bo nawet ten odwieczny Syn jest w wieczności, czyli poza czasem, zrodzony z Boga Ojca. I nawet Duch Święty jest tchnięty przez Boga Ojca i Syna Bożego w wieczności jako trzecia osoba Trójcy Przenajświętszej. Ale z racji na to, że Syn Boży stał się człowiekiem, to dlatego Bóg Ojciec przekazał mu wszelką władzę. I prawda objawiona jest taka, którą Urząd Nauczycielski Kościoła zdefiniował, że Pan Jezus posiada najwyższy urząd królewski, najwyższy urząd władzy, najwyższy urząd wszelkich typów, rodzajów, czy jak my to chcemy nazwać, tych mocy, dzięki którym w Kościele, w państwach, w narodach, w rodzinach możemy kształtować nasz doczesny byt. A apostoł Jakub napisze: jeden jest prawodawca i sędzia, który może skazywać i uniewinniać. I podsumowując tę część ze świętej nowenny, możemy, korzystając z wielkiego słowa papieża Leona XIII, powiedzieć: tak więc różne rodzaje władzy mają między sobą przedziwne podobieństwo. Gdziekolwiek istnieje jakiś pierwiastek panowania i władzy, u tego samego źródła, w Bogu, jedynym Twórcy i Panu świata, należy szukać Jego początku. Czyli źródłem wszelkiej władzy we wszechświecie jest Pan Bóg, objawiony w Panu Jezusie Chrystusie. Z jaką rzeczywistością mamy dzisiaj do czynienia? I dlaczego głos przede wszystkim narodu
prawdziwą intronizacją Chrystusa Króla i Pana jest taki opatrznościowy. Otóż nie tylko, że prawie we wszystkich państwach świata, nie tylko, że prawie we wszystkich umysłach prawników, z wyjątkiem takich wybitnych uczonych w naukach prawnych, jakiego wolno nam dzisiaj przeżyć w osobie i dziele naszego księdza prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesora Mirosława Sitarza, ten wielki człowiek, a znam go od dziecięcych lat, między innymi dlatego jest wielki, ponieważ głosi z katedry uniwersyteckiej w naukach prawnych to, co my sobie dzisiaj w ten uroczysty, wigilijny wieczór uroczystości Chrystusa Króla przypominamy, że wszelka władza ma swoje źródło w Nim. Kochani, w Polsce, w Europie i na świecie istnieje dzisiaj prawie że powszechne przekonanie, że kwestia władzy to jest kwestia umowy społecznej, że ludzie, którzy pojawili się na tej planecie, którą nazywamy Ziemią, umówili się między sobą, że oni decydują o władzy, o pochodzeniu władzy, że władza nie pochodzi od Boga, tylko pochodzi od ludzi. I ludzie między sobą mają moc, żeby decydować, jaki urząd sprawować gdziekolwiek. Kochani, nawet mamy nieodparte wrażenie, że takie antyboskie przekonanie skierowane swoim ostrzem przeciwko Bogu jako najwyższemu królowi, panu i władcy, że ono coraz więcej przestrzeni zyskuje we wnętrzu Kościoła. I wtedy to, co wyśpiewał ksiądz Stefan przed laty, jak słyszę, przed 20 laty opatrznościowo, to jest dokładnie, możemy to z księdzem prorektorem Mirosławem potwierdzić z pozycji rozwoju nauki, że takie jest przy pytaniu o Boga jako króla i najwyższego władcę i o boskie pochodzenie władzy zamieszanie, że prawie że do rzadkości należy umysł konsekrowanych osób sprawujących wysokie, by nie powiedzieć najwyższe urzędy w Kościele Chrystusowym, że prawie że i oni mają takie przekonanie jak komuniści, socjaliści, liberałowie, kapitaliści, którzy uważają, że oni sobie dzielą między siebie władzę. Dowód to jest obecny status państwa i narodu Ukrainy. Wiecie, kochani, gdzie jest główna przyczyna wojny na Ukrainie? Że jedni ze wschodu, z pozycji komunizmu, a drudzy z zachodu, z pozycji ateistycznego liberalizmu i brutalnego kapitalizmu, postanowili się podzielić władzą i narodem ukraińskim. I jedni ze wschodu i drudzy z zachodu twierdzą, władza to jest nasza społeczna umowa.
I my decydujemy, jakim państwem będzie Ukraina i jaką społecznością narodową będzie Ukraina. To jest, kochani, według moich osobistych szacunków, główna przyczyna tej wojny, której największą ofiarą po Bogu jako królu jest naród ukraiński. Dlatego, kochani, musimy sobie najpóźniej tego błogosławionego wigilijnego wieczoru uroczystości Chrystusa Króla powiedzieć i przypomnieć i umocnić się wszystko, tak jak powiedzieliśmy w czasie nowenny, od najwyższych urzędów, czyli urzędu Piotrowego w Kościele, po urząd pozamiatania swojego pokoiku. Wszystkie typy władzy, kochani, mają ostateczne źródło w Bogu. Nawet, kochani, byśmy nie byli w stanie unieść miotły, którą sprzątamy kurze tego wszechświata. Gdyby boski król nie podtrzymywał naszej bytowości w istnieniu. Dlatego, kochani, stwierdzamy jednoznacznie, że w błędzie są wszyscy, którzy odmawiają Chrystusowi najwyższego urzędu królewskiego, najwyższego urzędu władzy. Teraz, kochani, zachodzi pytanie, co jest celem władzy w państwie? Celem władzy w państwie najważniejszym jest troska o dobro wspólne wszystkich w państwie. A kto się, kochani, kryje pod pojęciem na przykład wszystkich w Rzeczpospolitej Polskiej? Na pewno spontanicznie wszyscy jesteśmy pewni, że wszystkie Polki i wszyscy Polacy są ukryci pod tym pojęciem wszystkich w Polsce. Ale kochani, jak sięgniemy do nauk prawnych, a ja to mówię wam z wielkim onieśmieleniem, stoję przed wami, mając świadomość, jak wybitnym znawcą tej problematyki jest nasz przyjaciel, główny celebrans, ksiądz prorektor i profesor, ale ponieważ ksiądz Stefan mi dodał odwagi i mówi: człowieku, no coś tam powiesz, może nawet i sensownego, więc dzisiaj los pada na ciebie, a następnym razem będzie przemawiał ksiądz prorektor. I kochani, co to oznacza? Że pojęcie wszystkich w państwie już w czasach pogańskich, kiedy rodziła się nauka i pierwsi uczeni, ojcowie nauki, Sokrates, Platon, Arystoteles, a po nich Rzymianie jak Cyceron czy inni wybitni rzymscy uczeni, znawcy prawa i nauki o państwie. Wiecie, kochani, co pogańskie umysły już powiedzieli? Że pod pojęciem bonum commune, czyli dobra wspólnego, jako najwyższego celu bytowości każdego państwa, od Cesarstwa Rzymskiego aż po Rzeczpospolitą Polską, kryje się także ten, który jest Bogiem. To poznanie, że do rzeczywistości dobra wspólnego nie tylko przynależą wszyscy obywatele w ówczesnym Cesarstwie Rzymskim, a dzisiaj dla nas Polaków w państwie polskim, że dla tych pogańskich umysłów było czymś oczywistym, żeby, jak mówimy o celowości państwa,
że jest nim dobro wspólne, to w pierwszym i naczelnym sensie to wyrażenie dobro wspólne oznacza, kochani, dobro najwyższe, boskie, sam byt Boga. Rozumiecie, kochani, jak dzisiaj, w jakim my jesteśmy obłędnym kryzysie w rozumieniu najwyższego celu państwa polskiego. Jeżeli w edukacji, nie mówiąc o naukach prawnych, w całej Rzeczpospolitej do rzadkości przynależy taka wielka postać jak ksiądz prorektor, która twierdzi, że przy rozumieniu dobra wspólnego w Rzeczypospolitej Polskiej trzeba na samym piedestale postawić byt Boga. I to tego, którego objawił nam Chrystus. Nie jakiegoś tam bożka, a jak wiecie, dzisiaj Polsce XXI-wiecznej serwuje się same bóstwa. Tylko nie zwraca się uwagi na Boga Najwyższego. Bo jeżeli, kochani, najwybitniejsi polscy politycy naszych dni uważają, że państwo polskie jako byt realny ze wszystkimi Polakami ma tylko do czynienia, a tylko prywatnie, tylko od strony własnego przeżywania człowieczeństwa, a nie bytu państwa, chodzi w państwie polskim o Boga objawionego w Chrystusie. Dlatego, kochani, brak intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na najwyższego króla w polskim państwie świadczy, że nasza Rzeczpospolita Polska, którą miłujemy ze wszechmiar, jak nas uczy tego sam Bóg, ale jest w zasadniczym kryzysie, by nie powiedzieć, że w potrzasku. I dlatego, kochani, rozumiecie, że my, kapłani, was niewyobrażalnie cenimy. I tę cząstkę polskiego narodu, która mówi polskiemu państwu i polskiej polityce, że wreszcie nadszedł czas, kiedy, jak widzimy, jak sępy ze wschodu i z zachodu rzuciły się na państwo ukraińskie i jego suwerenność i na bytowość narodu ukraińskiego i się go rozprasza po wszystkich krajach i kontynentach, i ci ze wschodu i ci z zachodu chcieliby, żeby efektem tego zmagania wojennego był fakt, żeby żadna Ukrainka i żaden Ukrainiec, broń Boże, nie pozostał na terenie obecnej Ukrainy. Do tego stopnia, kochani, dochodzimy i jak widzimy na naszych oczach, w naszej historycznej godzinie, wtedy, kiedy państwo w świadomości swoich najważniejszych polityków nie dokonuje aktu intronizacji Chrystusa na króla i pana i najwyższego władcę swojego państwa. I wierzcie mi, chciałbym być fałszywym prorokiem, ale aż boję się wypowiedzieć, że nawet gdyby USA zgromadziło na terenie Rzeczpospolitej w tych latach cały swój arsenał militarny, łącznie z zasobami broni atomowej, to jestem absolutnie pewny, że jutro albo pojutrze przyjdzie taki wróg i będzie taki mocny, że całe arsenały broni
tej militarnej i USA, i Polski zniszczy w jednym momencie. I nic nie zostanie z Polski. Z polskiego państwa, jak mamy tego przykłady z historii. Dlaczego? Dlatego, że kryzys utraty państwa w historii Polski był spowodowany kryzysem utraty świadomości, kultury i postawy uszanowania, przyjęcia Chrystusa za najwyższego władcę i Pana Rzeczpospolitej Polskiej i całej ludzkości i całego wszechświata. W tym momencie król Polski doprowadził nasze dzieje, naszą niepodległość państwową i dalece narodową i kulturową, w którym uznał, że on jest Panem i Bogiem i uzurpował sobie takie prawa, które przynależą tylko Chrystusowi. I tylko w Chrystusie wolno każdemu królowi, prezydentowi, posłowi, senatorowi i jak się nasi władcy czy ustawodawcy mogą nazywać, tylko wtedy, kiedy z całą świadomością powiedzą całemu narodowi i światu, że uznajemy Ciebie, Chryste, Panie, w sposób świadomy i wolny za najwyższego władcę w państwie. Ale ktoś może zapytać i powiedzieć, ale księże Tadeuszu, ale episkopat Polski poświęcił Polskę Chrystusowi Królowi. Tak, uważam, że ten akt jako wielki i doniosły i w swojej postaci święty został dokonany, ale wiecie, kochani, jak Chrystus uporządkował polskie życie, że w porządku łaski podarował nam Kościół swój, a w porządku natury podarował nam państwo polskie. I tak jak episkopat nie może wyręczyć państwa polskiego w uznaniu Chrystusa za króla, ze wszystkimi tego konsekwencjami, tak państwo polskie, gdyby dokonało takiego poświęcenia Polski w porządku natury Chrystusowi Królowi, to nie mogłoby zastąpić w tym akcie episkopatu Polski. Dlatego też obecnie polską racją stanu i błagam was, żebyście to włączyli w swoje modlitwy, w tym świętym sanktuarium świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, wielkiego doktora Kościoła. A mianowicie tę intencję, żeby państwo polskie dokonało takiego aktu. A my widzimy, że nasze państwo polskie w swojej podmiotowości ma bardzo poważne braki. A ponieważ my jesteśmy rodziną polską, więc możemy o tych brakach publicznie mówić, nie po to, żeby kogokolwiek z polityków osłabiać w jego autorytecie, czy jakikolwiek urząd osłabiać w jego mocy urzędowej, to nie o to chodzi. Jak się prowadzi rodzinne rozmowy, to trzeba prawdą zaglądać w oczy. A co mówi jedna z prawd o naszej dwudziestowiecznej historii, i to nie byle jakiej, bo nazwanej cudem nad Wisłą z 1920 roku, że kochani, mamy dzięki Bogu rok 2022 i państwo polskie do godziny obecnej naszego uroczystego spotkania nie dokonało oficjalnego podziękowania Matce Bożej Królowej Polski i Panu Jezusowi Chrystusowi jako Królowi Wszechświata, Nieba, Ziemi i Polski i Bogu Ojcu i Duchowi Świętemu za ten dar cudu nad Wisłą z 1920 roku. O ile mi wiadomo, niektórzy politycy
w prywatnych aktach usiłowali jakoś symbolicznie być może zadość uczynić temu wielkiemu i zasadniczemu brakowi. To jest, kochani, coś niebywałego, żeby naród polski, który przeżywa swoje milenium chrztu, żeby jego jako państwowość nie było stać na akt dziękczynienia za cud nad Wisłą. Uczyniły to matki i panie Polki w swoim stylu i w swojej postaci, ale to jest jeden ze stanów, który dokonał takiego aktu. I są jeszcze inne stany społeczne, które też wielbiły Trójcę Przenajświętszą i Matkę Najświętszą jako Królową Polski za ten akt. Dlatego, kochani, choćby ta prawdziwa historia uświadamia nam, jak bardzo nam jest, naszym pokoleniom XXI-wiecznym w Rzeczpospolitej Polskiej, jak nam jest potrzebna prawdziwa i zdrowa nauka o państwie, o celach państwa. Tak samo, kochani, do tego pojęcia dobro wspólne przynależą wszyscy mieszkańcy ziemi polskiej. I ci mieszkańcy, którzy są narodowości polskiej, i każdy mieszkaniec innych narodów, który ma inne narodowe korzenie, ma też prawo do dobra wspólnego stosownie do tego, czego nas Pan Bóg uczy o państwie. Czy też przybysz, czy uciekinier wojenny ma też swoje prawa, ale w granicach tego ładu, którego nas uczy Chrystus. Bo byłoby czymś stojącym na głowie, gdybyśmy teraz powiedzieli, że ponieważ naród ukraiński jest zaatakowany przez Rosję czy przez kogoś innego, to znaczy, że w Polsce prawo obywatelstwa ma każda Ukrainka i każdy Ukrainiec w sensie absolutnym, że ma tylko prawa, a żadnych obowiązków, że natychmiast otrzymuje wszystkie prawa obywatelskie. To nie tak Chrystus ustanawia porządek w państwie. Żeby zasłużyć na prawo obywatelstwa, to trzeba coś dla tej społeczności państwowej ważnego uczynić. Trzeba wejść w ducha tego narodu, do którego ktoś przybywa. Trzeba wejść w wiarę tego narodu, który ten naród pielęgnuje. Trzeba wejść w kulturę, obyczaj. Nie można sobie uprawiać wolnej amerykanki tylko dlatego, że jestem uciekinierem wojennym. I państwo musi być tutaj dojrzałe, prawe, słuszne. Państwo musi być sprawiedliwe. Nie może przedłożyć uciekinierów wojennych ponad własne dzieci. Dlaczego? Bo pierwszym obowiązkiem państwa prawego jest zatroszczyć się o dobro wspólne wszystkich obywateli w państwie. A jak jesteśmy, kochani, przy dobru, to dobro w następnym tego słowa znaczeniu oznacza dobra duchowe. My mamy przecież naszą kulturę. My mamy całą rzeczywistość wiary. My mamy Kościół Chrystusowy na naszej ojczyźnie, na ziemi ojczystej. I trzeba także państwu zadbać o to, żeby prawdziwa religia, żeby ludzie, którzy żyją w Polsce, szanowali Chrystusa, szanowali imię Boże jako święte, szanowali miejsca święte. Nie ma miejsca w prawym państwie na to, żeby ktoś palił na oczach nas, katolików, Pismo Święte, żeby poniewierał świątynie, żeby wypisywał na nich, co chce, wszelkie bluźnierstwa, albo żeby atakował kapłanów czy biskupów.
jeżeli coś mamy słusznego do powiedzenia kapłanowi czy biskupowi, to powiedzmy. Ale nie wolno jak teraz poniewiera się, zobaczcie kochani, sługami Boga, takimi jak Jan Paweł II. Tyle uczynił dla Polski, Europy i całej rodziny ludzkiej. Tyle uczynił dla świata. I żeby dzisiaj ateistyczne media w Rzeczypospolitej Polskiej bezkarnie poniewierały taką naszą narodową świętością. To jest, kochani, satanizm. To są słudzy szatana, którzy poniewierają świętościami, czy boskimi, czy Matki Bożej, czy naszych świętych i błogosławionych. Nasz naród polski nie pozwoli na takie pustoszenie świątyni Bożej w naszym polskim narodzie, żeby nas tak odcinano. A jak jesteśmy, kochani, przy ojczyźnie i państwie, to dobra naturalne przynależą także do bonum commune szeroko pojętego, czyli dobra wspólnego Polski. I teraz zobaczcie, kochani, paru ideologów świata ukuło tak zwany zieloną komunę, zielony komunizm, czy jak go zwał globalny neomarksizm. A co, kochani, w tej ideologii kryje się takiego tragicznego, że najpierw w pierwszym etapie stosowania tej ideologii spod znaku dzisiaj zielonego komunizmu mówi się dobra naturalne jak węgiel, ropa, gaz, ziemia, powietrze, ogień, drewno. To są dla niektórych. Bo wiecie, kochani, co ci ideolodzy mówią? Mówią unisono. Wszystkie narody ziemi to są społeczeństwa bydlęce. Mają status bytowy zwierząt. Nie mogą być podmiotami dóbr naturalnych. Bo podmiotami dóbr naturalnych mogą być tylko ci, którzy przez tych kilku czy kilkunastu będą znani za ludzi. Oni, kochani, nie tylko decydują, że prawo i państwo, czy władza jest skutkiem ludzkim, ludzkich umów, lecz oni nawet decydują o tym, czy nam w naszym bycie jako osób ludzkich wolno być ludźmi. I redukują nas wszystkich po kolei, wszystkie narody ziemi, nikogo nie wyłączając, do społeczeństw bydlęcych. My musimy, kochani, istotę tego zielonego komunizmu zdemaskować. My musimy upomnieć się o status bytowy także w Rzeczpospolitej Polskiej, że jesteśmy osobami, że jesteśmy ludźmi. Że jesteśmy i dziećmi polskiego narodu, i dziećmi naszej ojczyzny Polski. I nikomu nie pozwolimy, nawet żeby uczyniono z nas takich męczenników jak księdza Jerzego. Nie pozwolimy na to, żeby nasz naród był dzisiaj tak poniewierany, żeby jego podmiotowość osobowa była zezwierzęcana i żebyśmy nam dzisiaj nakładano, kochani, maski na usta, bo Polacy nie mają prawa do świeżego powietrza. Żeby nam zalewano, zamykano, zasypywano kopalnie, bo Polacy są zwierzętami i nie mają prawa do węgla, żeby się dzisiaj ogrzać w tej temperaturze poniżej zera. Zaplombowane są, kochani, odwierty ropy, gazu, płynnych metali. Mamy gigantyczne, niewyobrażalne bogactwa złóż naturalnych, ale ponieważ niektórzy Polskę redukują do świata zwierzęcego i odmawiają nam podmiotowości ludzkiej, dlatego Kościół musi się upomnieć o Polskę jako społeczność ludzką, o Polskę jako światły i chrześcijański naród. I tak będzie.
nawet żeby nas jako kapłanów, bo wiemy, że wam tak nie wolno przemawiać. Ale my, kapłani, zostaliśmy przez Boga powołani, żeby być ustami i Boga, i naszych narodów. I za was będziemy mówić, ale czystą prawdę. I nikomu nie pozwolimy, żeby was, kogokolwiek z Polek i Polaków, redukowano dzisiaj do zwierząt. Co to jest za satanizm? I my mamy ciężkie pieniądze wydawać na elektrownie atomowe, skoro my śpimy na węglu, na kilka, na wiele pokoleń, na setki i tysiące lat. My mamy, kochani, złoża do energii i my mamy gigantyczne fortuny, a wy lepiej wiecie, jak ciężko naród polski pracuje na codzienny chleb. I my mamy dzisiaj fortuny wydawać dla obcych, żeby wzmacniać obce kapitały, żeby ratować obce rodziny, a polską skazać na śmierć, zagłodzić, zachłodzić? Nie. Kościół, pamiętajcie, zawsze będzie z wami, bo Chrystus jest zawsze z wami. A jak czcicie, wielbicie Chrystusa jako Króla, to możecie sobie wyobrazić, on jednym aktem tych wszystkich satanistów zmiecie w pył piekielny. Dlatego, kochani, rozumiecie, że potrzeba nam namysłu nad państwem, nad władzą, nad relacjami. I rozumiecie moje słowa, że nie występuję przeciwko nikomu, ale upominam się jako człowiek, kapłan i uczony o Polskę. Upominam się o każdego Polaka, każdą Polkę, o nasz naród i każdy naród ziemi, bo to są dzieła Boga Kreatora. On za nas krew przelał i nasi przodkowie, jak ksiądz Jerzy, także czynili to samo w imieniu Chrystusa, bo wiedzieli, że ktoś musi złożyć najwyższą ofiarę i cenę życia zapłacić, żeby drugi mógł żyć, żeby następne pokolenie mogło przyjść i godnie żyć i korzystać z tego dobra, które Bóg Przenajświętszy Polsce podarował i jako Chrystus Król nas prowadzi. I bądźcie pewni, że polska ziemia jest ziemią zwycięstwa Chrystusa Króla i Matki Najświętszej jako Królowej. Dowód. Nie dalej jak wieczór ostatniego czwartku. W gmachu Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się prezentacja, promocja książki brazylijskiego uczonego, katolika, który analizuje sytuację rewolucji i przeciwnych ruchów przeciw rewolucjom ostatnich 5 wieków. Przybył na tę uroczystość potomek cesarzy pruskich, książę Paul von Oldenburg. Dlaczego on się znalazł w Warszawie? Po to, żeby w głównej mierze złożyć świadectwo. Proszę sobie wyobrazić, że ta książka zadecydowała o jego nawróceniu z luteranizmu niepraktykowanego na świętą katolicką wiarę rzymską. Wygłosił przepiękne przemówienie, ale to, co w nim było zdumiewającego, a czego nie było w książce, to powiedział, że najważniejszym narodem i państwem świata jest Polska. I podał rację, dlaczego on, potomek tych, którzy nas ciemiężyli, którzy nas rozstrzeliwali tylko dlatego, że byliśmy Polakami i katolikami. On powiedział, że Polska jest katolicka.
i Polska ma królowę z nieba. I Polska miłuje Chrystusa, Pana, jako najwyższego władcę. I dlatego, jeżeli ludzkość może oczekiwać zwycięstw dzisiaj i jutro, to głównie z racji na katolicką Polskę. Czy możecie sobie, kochani, wyobrazić, że potomek cesarzy pruskich przyjedzie kiedykolwiek do Warszawy i wypowie takie słowa? I obydwaj przemawialiśmy, bo były dwa przemówienia i później była długa dyskusja. On zakończył po łacinie: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. I myśmy się nie znali, dopiero przed tą uroczystością zapoznaliśmy się osobiście i nawet organizatorzy mnie pytali, czy nie chciałbym sobie przejrzeć przemówienia księcia. A ja podziękowałem, ale poprosiłem, że proszę mi je w całej formie przekazać na piśmie. Ale teraz nie chciałbym w nie zajrzeć. Kochani, ja słyszę, bo najpierw poproszono, żeby przemówił książę. On końcowe zdanie: wierzę w jeden święty kościelny i katolicki i apostolski Kościół. A ja kończę zdaniem także łacińskim: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. To było, kochani, takie zdarzenie, że ja nawet publicznie powiedziałem, że to chyba była najważniejsza, moje najważniejsze naukowe doświadczenie w ponad 33-letniej historii dotychczasowej mojego życia naukowego w naukach filozoficznych. Co to, kochani, oznacza? W przyjściu do Chrystusa, w przyznaniu się do Chrystusa jako Króla nieba, ziemi, wszechświata i Polski. Ja wam, kochani, osobiście zezwalam na używanie świadome i wolne tytułu Chrystusa Króla Polski. Dlatego, że taką jest obiektywna prawda. A ja nie jako człowiek czy kapłan, ale jako uczony. Ja jestem zobligowany, zobowiązany do tego, żeby narodowi wyłożyć prawdę i razem z narodem trwać w głoszeniu i obronie prawdy. Ponieważ prawdą niekwestionowalną jest, że Pan Jezus jest Królem nieba, ziemi, wszechświata i Polski, dlatego, kochani, cudem, który przeżywamy, to jest ta świadoma, piękna, szlachetna, spontaniczna pobożność wielu Polek i Polaków w naszych pokoleniach, która wielbi Pana Jezusa Chrystusa jako Króla naszego narodu, Króla naszej Ojczyzny, Króla Państwa Polskiego i Króla w Kościele Jego Świętym Chrystusowym, w którym wolno nam uczestniczyć, mieszkać, żyć, pracować, uprawiać naukę, cierpieć czy umierać. Dlatego, kochani, zakończę słowami: niech żyje Chrystus Król. Niech żyje Chrystus Król. Niech żyje Chrystus Król. Wielkie Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.